Szanowna Pani Marszałek, Panie i Panowie Posłowie, pan poseł Grupiński nie znalazł pana ministra Ziobry, bo ja mam do pana ministra Ziobry pytanie, czy Daniel jest kryształowy. Chciałabym o tym wiedzieć, bo państwo z tej mównicy o niektórych osobach mówili, że są kryształowi, a potem okazywało się inaczej. Czy z tej informacji, którą powiedział pan prokurator, a skonfrontował wypowiedź pan poseł Sowa, wynika coś innego. Naprawdę coś innego. Po pierwsze, lex specialis, lex Obajtek. Chciałabym zapytać, kto był inicjatorem tego przepisu, bo w tej sprawie państwo powinni przeprowadzić dochodzenie. Jaka była opinia Rządowego Centrum Legislacji, abyśmy nie mieli nigdy do czynienia z takimi pozornymi, nieprawdziwymi przepisami, niepotrzebnymi dla jednej osoby. Poza tym, czy nie zastanawia pana prokuratora tak wiele czynności pozornych przeprowadzonych przez pana Obajtka? Czy nie dziwi pana tak wiele czynności dotyczących darowizn, wielkich kwot, które są czynnościami pozornymi? Nieujawnionych. Dziękuję. Ja bym chciała uzyskać, pani marszałek, jedno, bo wszyscy na tej sali, jak czekamy, w ławach PiS-u jest pościosieńko, bo oni umieją tylko krzyczeć i propagandę szerzyć. My byśmy chcieli szczerej, prawdziwej odpowiedzi na te wszystkie pytania, które zadaliśmy i które zadał pan poseł Sowa w imieniu klubu Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję bardzo, pani poseł.